termin jest do końca listopada, ale rozmawiając tu z pracownikami, z tym, jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli podwykonawca, firma wygrywa, a daje podwykonawca, a podwykonawca nie wie, jak się wziąć za krawężniki, przejdziemy się o co. To jest skandal. Od kilku tygodni trwa remont ulicy Wiejskiej. Niektórzy mieszkańcy nie są jednak zadowoleni z jego przebiegu. Narzekają na kilka kwestii. Przede wszystkim mieszkańcom nie podoba się fakt, że podczas prac budowlanych wykopywany jest kamień, który jest wywożony z ulicy Wiejskiej. Metr kamienia, pięknego kamienia, metr grubości się bierze i wywozi się na inne inwestycje. Natomiast nam się robi dziadostwo, przywozi się pył z elektrowni, gdzie elektrownia za marne grosze widocznie nie może się tego pozbyć. Tłumaczę się ludziom tu, bo to się pyli tu, jak przywożą, to na pewno czuję, że to będzie środek rakotwórczy. Przywozi się pył i okazuje się, że oni mówią, że to jest utwardzone z cementem. Ja wziąłem próbkę i to nic nie twardnie. A na to się kładzie tylko 20 cm kamienia. To zdaniem mieszkańców Wiejskiej w przyszłości może wpłynąć negatywnie na trwałość drogi. Negatywnie oceniają także pracę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które wymienia elementy sieci wodociągowej. Przyłącza to jest normalnie obraz nędzy i rozpaczy, bo ja to obserwuję. Ciągnie się to już miesiąc z tym wodociągami. Ciekawym zobaczymy, panie redaktorze, jakie koszta wystawią wodociągi, bo to jest rozwój. Pracownicy Drogopolu sami mówią, proszę pana, jeżeli się wymienia kanalizację, deszczówkę, to dlaczego zostawia się główny kolektor, który ten kolektor nie nadaje się do niczego, jest niedrożny. Pytam się, do czego to ma wszystko służyć? Jeżeli mamy wyłożyć 1 800 000 czy 1 900 000, nie licząc robót wodociągowych, pytam się, czy nie są to wyrzucone pieniądze błoto. Przy okazji, w porozumieniu z firmą wykonującą to zadanie, dokonujemy na własny koszt wymiany poszczególnych elementów sieci wodociągowej, takich jak zasuwy przy kanaliki. Idąc od Strzakowski, wodociągi siedzą przy każdym domu. Nie wiedzą, jest stary rurociąg i nowy. Podpinają się nawet do starego, bo nawet nie wiedzą zgodnie z planami, gdzie jest stary, gdzie jest nowy. Ferdynand Merta skarży się, że mieszkańcy są regularnie i na długie okresy czasu pozbawiani wody. Cyrki się dzieją. Co chwilę się zamyka wodę. Ludzie spuszczają co chwilę dziesiątki, setki litrów wody, zatykają się urządzenia grzewcze. Oni sobie z tego nie zdają sprawy. Oto jest dzisiaj przykład, gdzie są 4 samochody. Co dzień, wczoraj ich nie było, dzisiaj jest 4 samochody MPWiK-u plus koparka i okazuje się, że przyjeżdża 6 pracowników przy jednym zaworze. Rzecznik MPWiK Sławomir Grucel odpowiada, że w związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy muszą uzbroić się jeszcze w chwilę cierpliwości. Jeżeli mieszkańcy uważają, że z powodu tego remontu mają jakiekolwiek straty, bądź też ponieśli jakieś koszty, mogą się zwrócić do naszego działu sprzedaży z takim wnioskiem, z pismem i oczywiście on zostanie rozpatrzony i informacja do nich przekazana. Ferdynand Merta mówi także, że mieszkańcy mają ogromne problemy z wjazdami na własne posesje. Nie mogą się doprosić, aby budowlańcy przygotowali chociaż prowizoryczne wjazdy, tak aby móc dojechać do domu. Było mówione tak, że wybierają stopniowo i podsypkę robią każdemu, żeby na drugi dzień każdy mógł wjechać do posesji. Ja 1,5 tygodnia czekam, teraz dopiero jak powiedziałem, że telewizja przyjeżdża, to mi teraz pojechali dopiero po przeszło 1,5 tygodnia zrobić wjazd. To jest skandal, do którego nie można tyć. Mieszkańcy Wiejskiej i okolicznych ulic zapowiedzieli już, że poruszą ten temat na najbliższej sesji Rady Miejskiej.